Dzień dobry, tu Iwona z kanału z Iwony Życia Wzięte. Chciałam dzisiaj troszeczkę inaczej nagrać, ale mój telefon, po prostu moja kamerka zastrajkowała, więc mogę tylko tak nagrywać. To, co widzicie tutaj przede mną, to są pułapki, moje pułapki na tak zwane ziemiórki. Ziemiórki już Wam pokazuję, co to jest. Ci z Was, którzy oglądali moje filmiki o orchideach czy amarylisach, zauważyli na pewno takie żółte muchołapki. I to są właśnie te malutkie, to są ziemiórki. Dwa razy w moim życiu przyniosłam z ziemią. Pierwszy raz kilka lat temu dwa worki ziemi kupiłam na przesadzenie kliwi i okazało się, że w jednym worku były ziemiórki. To było straszne, nie wiedziałam jak tępić. Nie wiem, jakoś może nie same, ale takim płynem spryskiwałam. Natomiast drugi raz przyniosłam ziemię, to właściwie kora. Nie spodziewałam się, że coś takiego może być w takiej właśnie korze. I słuchajcie, po prostu przesadziłam, wyjechałam na tydzień, wróciłam po tygodniu, a miałam w mieszkaniu inwazję tychże muszek. Nie wiedziałam, co to jest. One są troszeczkę, jak tak wezmę tutaj jeszcze raz, i tak Wam pokażę. One są, nie mogę zrobić zbliżenia, on właśnie dzisiaj mi strajkuje. One są mniejsze, te ziemiórki, niż owocówki. Owocówki, te muszki, które w sierpniu się pojawiają, lipiec, sierpień, wrzesień, one są grubsze, większe, wolniejsze. Ziemiórki natomiast pchają się wszędzie, między okulary i oczy. Ziemiórki rozmnażają się w wilgotnej, bardzo wilgotnej ziemi, dlatego przelewanie kwiatów nie jest wskazane, bo to jest super dla nich pożywka i możliwość rozwijania się. Jak szukam teraz, tak się poruszam, bo zastanawiam się, którą tu donicę do góry podnieść, bo prawdopodobnie coś tam się w środku może znaleźć, coś wyfrunie. No nie widzę. No i dobrze, że nie widzę. Nie mam nic przeciwko temu. Gdy popatrzymy teraz na moje okna, nie będzie widać, ale one są po prostu brudne. Ponieważ jedną z metod, one są cwane. I jeżeli w ten sposób położymy dłoń na okno, nie zabijemy ich, a okno sobie pobrudzimy. Więc ja wymyśliłam, że tymi dwoma palcami je dobijam, ale robię to w taki do góry sposób. Wtedy się łapią. Druga rzecz, żeby już tak nie było, to trzymam przy sobie właśnie zwinięte skarpety. I do tego jeszcze najlepiej, gdyby były frotowe, bo one jak się zagnieżdżą tutaj w tę frotę, to nie mogą wylecieć. I jeżeli taka ziemiórka siedzi na oknie, to ja robię to tak. I zabijam. I właściwie nie ma śladu, skarpeta przy okazji jeszcze tam powyciera. Druga rzecz, którą tutaj mam, to właśnie są te... To są w Aldim kupione te... Jak one się nazywają? Te muchołapki, czy nie wiem jak to... No, nieważne. W każdym bądź razie, jak popatrzyłam na ceny w sklepach ogrodniczych i popatrzyłam, ile kosztuje w Aldi, zdecydowałam się na Aldi, szczególnie, że to 10 sztuk i tutaj widzicie, odkleiłam cenę, ponieważ one bardzo często są później przeceniane i o 30% jeszcze tańsze. Kiedy ta zaraza mnie trafiła, i to szczególnie właśnie orchidee, wiem, że orchidee są wrażliwymi kwiatami, więc nie chciałam używać żadnych środków chemicznych. Ale wiem, że użyłam czegoś takiego podobnego do mospilanu i to jest polecane przez pana Grzegorza z Zielonego Pogotowia, żeby właśnie na ziemiórki używać mospilan. Nie wiem, w jakiej proporcji to użyć, ale wiem, że chemia jest tutaj niestety konieczna. Trzecia rzecz z takich domowych sposobów to jest kawa z mlekiem. Specjalnie zostawiłam kubek, ponieważ kiedy zostawiałam czasami taki kubek z kawą, to się okazywało, że one się w nim topiły. Te muszki potrafią tygodniowo tysiące jedna jaj znieść. Rozumiecie, ile, jak szybko to się rozmnaża, ile tego jest? Więc trzeba też szybko działać. Ktoś mi poradził, aby na przykład, to jest następny sposób, żeby taką doniczkę zanurzyć w wodzie, tak postawię ją z powrotem tutaj na miejsce, ponad ziemię, no ale słuchajcie, to jest kora, to zaczynało wszystko pływać, ale trudno, ale do tej wody należało wlać płyn do naczyń, żeby ten płyn okleił jaja i te muszki, żeby po prostu one nie mogły się rozwijać. Te muszki potrafią zniszczyć
Te larwy tych muszek potrafią zniszczyć całe rośliny, bo ich jest mnóstwo i do tego jeszcze przeszkadza. Dlatego ja starałam się wszystkie sposoby naraz, czyli skarpeta i okno, wszędzie gdzie latają, one szukają wody. Dlatego kawa, nie wiem dlaczego akurat im to smakowało, kawa to było najbardziej skuteczne, wymieniałam często. I mimo, że od czasu do czasu tylko się gdzieś tam pojawia, to na tych żółtych, popatrzcie, to jest, nie wiem, może pół roku muszę to już wymienić, ale one były czarno zalepione, one były po prostu czarne. I jeżeli robicie akcję przeciwko ziemiurkom, to bardzo Was proszę we wszystkich pomieszczeniach. Nie możecie zrobić tylko w jednym pokoju, bo tutaj są. One bardzo szybko się przenoszą. Jak patrzyłam, jak one się przesuwają do innego, przelatują do innego pokoju, to wystarczyło, że jedna poleciała do jej drugiego pomieszczenia, innego pomieszczenia i one już sobie tam się zagnieździły. Także akcja była w całym mieszkaniu. Przesadzanie nic nie pomaga, ponieważ ziemiórki składają taką ilość jaj, że nawet jeżeli wyczepiecie ziemię, musielibyście te korzenie umyć, wysuszyć i posadzić do nowej ziemi. Żeby tych ziemiórek ponownie nie przynosić do domu, ponieważ dwa razy miałam je i dwa razy były z ziemią. O, uwaga, uwaga, i jedna mi usiadła właśnie na okno. Nie wiem, to nie będzie chyba widać, ale ja, o, cyk, i ziemióreczki nie ma, nie ma. Normalnie dziadostwo to jest, przepraszam. W każdym bądź razie jest tak, że nie mogę siebie pokazać. Chętnie bym z tej strony tutaj o tak zajrzała, ale. No mówię, nie mogę inaczej ustawić kamery. I wiecie co? Skupiłam przez tą jedną ziemiórkę na oknie, wybiło mnie to z toku myślenia. Ważne sprawdzanie ziemi. Ja następną ziemię, jaką kupiłam, to ktoś polecił, żeby włożyć do rękawa foliowego i w temperaturze 100 stopni w piekarniku ileś tam czasu wypiec, żeby się ziemióreczki i jajeczka upiekły. Ale potem 2 tygodnie trzeba trzymać w takim wolnej przestrzeni, żeby ta ziemia znowu stała się taka znośna dla roślin. Zrobiłam to raz, śmierdziało w całym mieszkaniu, drugi raz tego nie zrobiłam. Robię natomiast taką rzecz, że kupuję ziemię, otwieram, zaglądam do środka, zamykam ponownie dosyć szczelnie, tam się dostaje powietrze, ja poruszam i ponownie zaglądam do tej ziemi po kilku dniach i jeżeli z tej ziemi unosi się kilka ziemiórek, to już wiem, że ziemia jest zarażona. Nie kupuję, nie sadzę, po prostu tę ziemię używam wtedy w ogrodzie. Nie trzymam też, jak patrzę, że na balkonie pojawiają się ziemiórki, one sobie przefruwają od innych osób, z innych balkonów. Na balkonie też mam te właśnie mucholepki, więc je polecam. Skarpeta. Każda ziemiórka to kilkadziesiąt mniej małych ziemiórek. Okno, klaskanie czy łapanie, tak jak mole się łapie, że tam się klaszcze i złapie. Posłuchajcie, ja chyba ze dwie w życiu tylko tak złapałam. Ja nie wiem, jak one to robią. Ja ich nie mogę po prostu takim klaśnięciem zabić. Dlatego mam przeważnie tutaj jakąś skarpetę, albo tak jak pokazywałam dwoma palcami, zabijam te ziemiórki. Druga rzecz, jeżeli są rośliny, które możecie przesuszyć, to po prostu przez jakiś czas nie polewajcie, przesuszcie, ich będzie mniej. Wtedy możecie tam wlać jakąś truciznę, ten mospilan właśnie i może się uda. Także życzę Wam powodzenia. Toj, 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 jak to w Niemcy mówią. Powodzenia Wam życzę, nie zaciskam kciuków, raczej się modlę. Życzę w walce z tymi ziemiórkami, żeby Wam nie utrudniały życia, żeby rośliny nie były uszkodzone. Po prostu to się uda. 3 lata, popatrzcie, po 3 latach takiej systematycznej z nimi walki, a ja wciąż mam jeszcze takie ziemiórki po kilku miesiącach. One gdzieś tam są, wystarczy, że pojedyncze. Dlatego jedna zabita ziemiórka to zwycięstwo. Walczcie. Powodzenia, do usłyszenia. No i znowu.